jesteś! Powracasz z wyprawy? Witajcie! Witajcie, Mateusz z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie będziemy grać w Hearthstone'a. I jak być może część z was już wie, to jest już koniec. Tak. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że to jest już koniec. Nastały zimne czasy, koniec festiwalu ognia, festiwal mrozu był i teraz przybyli rycerze mroźnego tronu. Czyli pojawił się nawet Radek. Ha, ha, ale mi się wstęp udał. Na dzień dobry zdobywacie 3 pakiety kart. Każdy dostaje, tak za free, w gratisie. I co więcej, będziemy robić opening w dzisiejszym odcinku. Przy czym dostałem 3 pakiety, powinien mieć 56 pakietów. Intrygujące. Zróbmy tak, jak będziecie mieć taki problem jak ja, należy się wylogować i zalogować ponownie. To podobno działa, sprawdźmy. No i zaiste mam te 3 pakiety więcej, także jeśli wam się tak zdarzy jak mnie przed chwilą, że zalogujecie się do gry, pojawi wam się komunikat, że dostajecie 3 pakiety w gratisie, a tych pakietów nie będzie w sekcji otwórz pakiety, wyłączcie grę, uruchomcie ponownie i już będzie. I to samo dotyczy się trybu przygody, a jeśli chodzi o najnowszy dodatek, bo tu właśnie się pojawiły również misje w Mroźnym Tronie. 4 misje. Jeśli tu będzie pusto, to też restart gry aby zmierzyć się ze straszną powinien potęgą. Powinien pomóc. Zostajesz. Ale w tym odcinku po drodze. Ja nie o przygodzie. Będzie osobny odcinek, gdzie będę grał w przygodę. Przygoda, co ważne, pierwszy raz to robią, jeśli chodzi o Hearthstone'a, ale myślę, że to dobry kierunek. Przygoda jest za darmo. Wszyscy mają możliwość zagrania w przygodzie i co istotne, po ukończeniu przygody dostaniecie jedną legendarną kartę Mrocznego Rycerza. Także warto chyba. Myślę, że Rycerza Śmierci, tak? Death Knighta. Myślę, że warto. Jedna legenda w gratisie tam czeka. I co jeszcze jest istotne? Ja jeszcze dokupię 4 pakiety, tak żeby było 60. Tak żeby było 60. Kup. Świetnie. To, co jest istotne, w pierwszych 10 pakietach Blizzard twierdzi, że macie gwarancję dostania jednej karty legendarnej, co najmniej. A ponadto, jak otwieracie kolejne pakiety z tego samego dodatku, nie trafi wam się duplikat karty legendarnej, którą już posiadacie. Dopiero jak będziecie mieć wszystkie legendy i odkryjecie nową legendę, to to już będzie siłą rzeczy duplikat, no bo macie wszystkie legendy, tak? Także takie zmiany właśnie tutaj na nas czekają, można powiedzieć. I przystępujemy do otwierania 60 pakietów kart, także będzie to długi odcinek, od razu ostrzegam, gdzie ja będę się zapoznał z tymi kartami, z niektórymi pewnie po raz pierwszy. Niektóre widziałem na Facebooku czy na postach na stronie Hearthstone'a, ale nie wszystkie karty widziałem. Zobaczymy, ile legend nam się trafi i czy faktycznie w pierwszych 10 pakietach dostanę chociaż jedną legendę. Uwaga, zaczynamy! Mroźna animacja, bardzo ładnie. Jakbym zaczął od legendy, to bym się nie obraził. Kradzież życia, nowe słowo kluczowe. Po prostu tyle punktów obrażeń, ile zada, tyle odzyskujemy. Daj przez stronnika +1/+1. To jest fajne, mówca śmierci, to mi się podoba. Tkanie sieci, przyznaj 2 pająki, 1-2 z trucizną. Za 5 many, drogie. Ale jest to jedna karta, więc może warto. I upiorna przywoływaczka, okrzybuje wredę, zakręci lustrzane, odbicie do twojej ręki. To może być ciekawe na arenę. Ogólnie wszystkie karty, które generują kolejne karty, są z mojego punktu widzenia ciekawymi kartami na arenie. Ja przynajmniej tak uważam, oczywiście nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać, ale cóż tam. Prowokacja i boska tarcza za 1 many. 1-1 karta dla paladyna, spoko. Kuźnia dusz, słabsze trochę dobieranie dwóch broni z stali. Jeśli jest to tura twojego przeciwnika, przez wigula 2-2. To są ciekawe efekty agonii w tej chwili, kilka się takich pojawiło, gdzie efekt agonii się aktywuje tylko jeśli ten stronnik zginie w turze przeciwnika. Więc przeciwnikowi się w teorii nie opłaca niszczyć naszych stronników w swojej turze. To jest ciekawe. Dodanie kradzieży życia do broni. 3 górne karty z twojej... What? O co chodzi? Dobra, nie wiem jeszcze w jakiej talii to można wykorzystać, ale w jakiej na pewno. 3 pakiet kart. Nadal bez legendy. Prowokacja. Otrzymuje +1 do zdrowia za każdym razem, gdy przyzwiesz stronika. Fajne, śmieszne. Taki nerubianin malutki. Mogilny włóczęga, żywiak. Otrzymuje +1/+1 za każdym razem, gdy zostanie zniszczona twoja broń. 4-4-4, uczciwe statystyki. Czy użyteczne? Nie wiem. Czerw, który sobie... O, pierwsza złota karta. No jest lamentująca Banshee. To jest takie... Nie wiem, czy takie dobre. No bestia, o tyle dobrze. Za każdym razem, gdy ten stronik przeżyje, otrzymane obrażenia, przyzwij gula 2-2. Fajne. Ciekawe.
Walkiria. Otwieramy kolejny pakiecik kart. Zniszcz przyjaciółek strzelnika, otrzyma plus 2, plus 2. Okej, okay, spoko. Zblazowany krwiopijca, może być. To jest zatrzymany 3-3 sobie dajemy jako bohaterowi. Spoko karta, myślę, że taka ani nie przegięta, ani nie słaba. I przyzwanie dwóch szkieletów 1-1, ciekawe. Twoja moc specjalna dodatkowo zamraża cel, to jest fajne, to mi się podoba. Dla maga. Piąty pakiet kart, uwaga. Nadal bez legendy, just saying. Tego Murloka to już kilka razy widziałem. Boska tarcza i obrażenia na zaklęć plus 1. Splugawiona fanatyczka. Ciekawa karta. I to już widzieliśmy. Arogancki krzyżowiec. Jeśli jest to twoja tura, tura twojego przeciwnika, przez Wigula 2-2. Znowu, tak jak powiedziałem. Nowa mechanika, 5-2 na przykład, i jak gość go zabije, no to przyzywa nam kolejnego gula. Szósty pakiet kart, a w nim... Szkieletomanta. Jeśli jest to tura twojego przeciwnika, przez szkielet 8-8. To w drugą stronę idzie. Ten stronnik jest słaby, drogi, ale słaby. Ale jeśli zginie w turze przeciwnika, no to jest mocny, nie? Robisz kartę, jeśli któryś przeciwnik jest zamrożony. Okej. Okay. Dużo na Frost Mage'a takiego tu się robi. Ośmieszna grafika. Badasz zarazy. Daj przyjaznemu stronnikowi truciznę. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Moim zdaniem. Pożarcie umysłu. Skopiuj 3 karty stali przeciwnika i dodaj je do twojej ręki. Ha, kradziej kart mi się kłania. Zatrzymane było 2. Dwie karty stali przeciwnika się kopiowało, a tu jest za 5 many 3. Czy dwie many to jedna karta, tak by wychodziło. Ja lubię te efekty, więc ja się nie obrażam za te efekty. Ja jestem bardzo na tak. Okej, okay. Przyszedł epic, ale jeszcze nie... jeszcze nie legenda. Tak swoją drogą, podobno też zmienili tak, że nie można mieć 3 takich samych kart w ramach jednej paczki. Więc jak są 2, to już to jest max. Lepszy jest temu stronnikowi opis agonia, przywróć tego stronnika na pole bitwy. Okej, okay. Uczciwa karta, myślę. No daje, że otrzymujesz 10 punktów pancerza, zmniejsz koszt stronników w ręce przeciwnika o 2. To jest fajny late game moim zdaniem. A dodatkowo jeszcze jak mamy shield basha jakiegoś, to grząśnięcie tarczą, no to robi szał. Cały czas czekam na legendę, słuchajcie. Tego to już mam chyba 4. Prowokacja, przeciążenie, 2-8 stronnik w trzeciej turze, masakra. Wprawdzie nie możemy nic zrobić w kolejnej turze prawie, ale mimo wszystko. I ognioskalny pancerz. Jeśli to twoja tura, jeśli jest to tura twojego przeciwnika, otrzymujesz 6 punktów pancerza. Czyli znowu ta mechanika agonii w turze przeciwnika, można powiedzieć. Kolejna karty, które tu odkrywamy. Nadal bez legendy. No to czyli w następnej paczce w teorii powinienem mieć w 100% legendę. Zobaczymy. Wędkarstwo podlodowe. Robisz 2 mloki z twojej talii. Takie słabe raczej. Za każdym razem zginie jeden z twoich pozostałych stronników, przyzwij gula 2-2. Okej, okay, droga karta trochę, ale spoko. Common w końcu. Niechętna ofiara, wybierz przyjaznego stronnika, zniszcz go oraz losowego wrogiego stronnika. To jest dobre nawet, muszę przyznać. Tak, kolejny removal do Warlocka tak naprawdę. Czarny stróż, za każdym razem gdy twój bohater zostanie uzdrowiony, zadaj tyle samo obrażeń losowemu wrogiemu stronnikowi. Bardzo fajna karta. Bardzo fajna karta, no i tu muszę mieć legendę. Według definicji Blizzarda to powinna być legenda. Jeśli nie będzie legendy, to znaczy, że kłamali. Tam chyba jest po prostu i w 10. Ale spoko, no mam legendę. Zobaczymy jaka legenda. 3-3-3 kradzież życia. Może być. To już widzieliśmy, zamroź twoich pozostałych stronników. Spoko? Chyba spoko. Tykające plugastwo, zadaj 5 punktów obrażeń twoim stronnikom. Okej, okay. 4, tani, bo za 4 mogłaby być złota jeszcze. Anduin, żniwiarz cieni. Czyli mamy pierwszego no, żniwiarza cieni, czyli rycerza śmierci, chciałem powiedzieć właśnie. Zniszcz wszystkich stronników z atakiem 5 lub większym. Akurat nie wiem, czy to jest takie dobre. Nie pamiętam, jakie mają teraz zdolności specjalne, bo po zagraniu karty tej legendarnej, bohaterskiej, podmienia się również wasza zdolność bohatera. Nie pamiętam, jaką ten ma zdolność. Będziemy testować, słuchajcie, różne talie, także ze spokojem przyjdzie co do czego. Tak swoją drogą, jeśli ktoś trafi taką legendę na arenie, no to jest naprawdę mocne, nie? To jest fajna karta, to mi się podoba. 2 punkty obrażeń losowemu stronnikowi i zamrożenie. Fajna karta. Na koniec swojej tury daje innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi plus 1 plus 1. Okej, okay, uczciwe statystyki. Jak na swój efekt. I szczęśliwy gul! Kosztuje 0, jeśli twój bohater był uzdrowiony w tej turze. Też fajna karta, śmieszna, bym powiedział.
jakieś rasze mogą powstawać. Póki co, jedna legenda. To już wszystko widzieliśmy. Krwawa brzytwa! Okrzyk bojowy Jagonia zadaje punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Spoko? Jarowita pułapka. Gdy jeden z twoich stronników zostanie zaatakowany, przyzwij kobrę 2-3 z trucizną. To jest fajne. To mi się podoba. Grafika też niczego sobie. Podczas swojej tury twoja broń nie traci... Wow! To jest mega fajne. W ogóle nowy rodzaj stronników jakby się pojawił, nie? Tych drabieżców. Z takimi maskami dziwnymi. To jest fajna karta. To mi się podoba. Jestem ciekaw, czy teraz co 10 kart będę dostawał legendę. Co 10 paczek kart, znaczy się. O, pingwinek, pingwinek. Wszyscy lubią pingwinki, prawda? Dwa razy mówca śmierci i tkaczka zaklęć. Dużo się pojawia tych pająków. W tym dodatku. Zniszcz każdego zamrożonego stronnika zranionego przez tą broń. Fajna karta. To jest fajna broń. Dużo można z nią robić. Szaman ma jeszcze kilka innych ciekawych kart, które aktywują się w wyniku zamrożonych stronników, więc naprawdę fajne. Mroźny klon. Gdy twój przeciwnik zagra stronika, dodaj dwie jego kopie do twojej ręki. Bardzo mi się podoba ten sekret. Lubię. Chociaż sekrety są oczywiście bardzo takie sytuacyjne, bym powiedział, ale ja lubię sekrety. Pozwala tak za każdym razem, gdy trzyma obrażenia. I prowokacja, okrzyk bojowy, przyzwij kopię tego stronika. Za 4 many dwóch stronników, 2-3 z prowokacją. Spoko chyba. Chyba spoko. 25% pakietów kart otworzyłem właśnie, bo to jest 15 pakiet kart. Pam, to wszystko, tego nie było jeszcze. Kiełzar rybołów. Daj przyjazdemu stronnikowi obrażenia zaklęć plus 1. Czy ja wiem? 2-3, więc uczciwe statystyki, ale poza tym słabe. No dole słowego smoka do twojej ręki. 6-6, fajne. Grafika śmieszna. Fajna karta, podoba mi się. Kościany smokowiec. Jestem za, a nawet przeciw. Jak mawiają. Zszyty łowca. Okrzyk bojowy, odkryj kopię stronnika z twojej talii. Okej. Okay. Ciekawe. To jest common w dodatku. Ciekawe. Tu szarża z kradzieżą życia z 3 punktami ataku. To jest istotne tak naprawdę. Za 4, no nie najgorzej. I opancerzony szabrownik okrzyk bojowy daje +2/+2 twoim stronnikom z prowokacją. Okej, jeśli jest druid, który ma dużo stronników z prowokacją, no to może się to sprawdzić. Drzewka wprawdzie domyślnie nie mają prowokacji, a mogłyby mieć. Ale byłoby to ciekawe. Bogaty pakiet. O, drugi ten, to dobrze. Daj 2 szkielety do twojej ręki. To już było. I 2 epiki. Okrzyk bojowy. Daj +2/+2 losowemu stronnikowi z kradzieżą życia w twoje ręce. Okej. Okay. Daj stronnikowi +3/+3 i go zamroź. To jest karta dla szamana, o której mówiłem. Plus ta broń, która rozbija ewentualnie. Można zrobić szał-ciał. Moim zdaniem. To już było. To już było, wszystko było. Im więcej tych pakietów kart się otwiera, tym można szybciej przechodzić, bo się karty powtarzają oczywiście. Dodaj losowego stronnika z agonią do twojej ręki. Ciekawe. Opiekunka grobów. Nawet ciekawe. Ja lubię te efekty losowościowe, więc nie mam nic przeciwko. Mruzlok! Okrzyk bojowy, zamroź przeciwnika. Kolejna karta dla szamana, która zamraża. Ustaw atak i zdrowie stronnika na 3. Roczny wyrok. To jest użyteczne, myślę. Myślę, że to jest użyteczne. Daj przez niego stronnikowi porażenia, tak jak to było. I dwie rzadkie karty, to już widzieliśmy. I to już też widzieliśmy. Dobrze. Ogólnie dużo kart przyzywa Gule 2-2. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Zrobili jedną grafikę na Gula 2-2 i wszędzie go wykorzystują. Biedaka. Gdzieś jedzie pogotowie jakieś. Albo policja. To już wszystko było, nic się nowego nie pojawiło. No, słuchajcie. 30% pakietów, czyli 20 pakietów otwartych. Nie trafiła się druga legenda, więc... Szkoda. Ale spoko. Drenaż duszy. Zadaj 2 punkty obrażeń stronnikowi kradzież życia. Czyli tyle punktów zada, tyle ja dostanę z powrotem. Zatrzymany jest coś podobnego, tylko że można też targetować bohatera. Więc to jest lepszy wariant tego, bym powiedział. No chyba, że ktoś bije prosto w twarz, nie? Podły upiorny władca. Na koniec twojej tury zadaj 1 punkt obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Fajne. Myślę, że fajne. Że może pograć. Okej, upiór mrozu. Dodaj swojego smoka do twojej ręki. Mam 2 smoki, super. Cieszę się.
Mam dużo zioni z Syndragosy, mam dwa smoki. Jest dobrze! Tylko teraz jeszcze by się parę legend przydało. Ja bym się wcale, a wcale nie obraził, nie? Rekinodźwiedź to jest po prostu szałciał. Nie wiem, Sharknado mi się kojarzy tylko z rekinodźwiedziem. Nie może zostać wybrany jako cel zaklęć lub mocy specjalnych. Zatrzymałem 4-3, duża bestia po prostu. Zagryz to jest 100+3+3 można powiedzieć dla bohatera. W sensie dostajesz 3 punkty pancerza i 3 punkty ataku. To już wszystko było. A daj sąsiednim skrzynkom plus 2 do zdrowia, tego nie było. Walkiria, Sura Słońca. Droga trochę jak na swój efekt bym powiedział. Zjawa, okrzyk bojowy otrzymuje +1/+1 za każdego rannego stronnika. Okej, okay, to może być ciekawe. Mogłabym mieć jeszcze prowokację, to już by w ogóle była szalona. Nie wiem czy takie jest oczywiście zamierzenie, żeby karty były szalone, ale mogłaby być szalona. Siła i tyle. Jesteś szalona. Tarara. I tak dalej. To już się wszystko powtórzyło i to się też powtórzyło. Uuu. No, szukamy legend, słuchajcie, szukamy legend. To już wszystko widziałem, tak mi się wydaje. Zaklęcie twojego przeciwnika kosztuje jeden więcej. Zatrzymany, szkoda, że jest zatrzymany. Gdyby było za dwa many, to byłoby super grywalne. Zatrzymany, nie wiem. Nie wiem w 100%. Drugi raz to, to się wszystko pojawiło. Zbezczeszczenie, zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Jeśli któryś zginie, rzuć to zaklęcie ponownie. Bardzo fajny remover. I ręka umrzyka w tasy kopie twojej ręki do twojej talii. To jest ciekawy koncept dla wojownika moim zdaniem i może to pograć. Jak macie dwie takie karty, to możecie się nigdy nie przewinąć. Nawet do tego stopnia. Duchowy bicz, kradzież życia, zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Wow! To jest masakryczne leczenie. To jest masakryczne leczenie. Jak jest dużo stronników oczywiście, ale to jest dobre. To jest dobre, słuchajcie. Daj twojej broni kradzież życia, bla bla, to już wszystko widzieliśmy. Lodowy wędrowiec, twoja jest specjalna zamraza cele, fajna karta. O, trzy erki. Jarowita pułapka, wyjąca rówczyni. Okrzyk bojowy, dobierz stronika z boską tarczą z twojej talii. Słabe, zatrzymany, 2-2, słabe, moim zdaniem. I tego pana już widzieliśmy. Dobrze. Idziemy dalej. To już wszystko widzieliśmy. I przeklęta uczennica zadań. Druga, okej, okay, spoko. No i jesteśmy na półmetku, otwieramy właśnie 30 pakiet kart z najnowszego dodatku. I nadal jedna legenda tylko. Nie, żebym chciał tutaj się żalić. No dajesz, drugi raz nadajesz, że nam się trafiło. No właśnie, to plus te karty, no. Można zrobić fajnego warriora na przewijanie przeciwnika. To się będzie zapancerzowywał na maksa. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, to już wszystko było. I tu mamy widmową szabrowniczkę. Okrzyk bojowy otrzymuje statystyki twojej broni. Czyli tak na... Chyba wytrzymałość się dodaje do punktów zdrowia. Czyli jeśli mam broń 4-2 na przykład, to ona dostaje +4/+2. Okej, okay, to by miało sens. Za 4 many 3-3. Była za 2 many pani 2-3, która dodaje tylko atak sobie, bez zdrowia. Ta pani jest mocniejsza za 4. Tak naprawdę. Odkryj przyjaznego stronnika, który zginął w tej grze. Przyzwij go. Fajne, fajne. Ładna grafika nawet była z tym duchem w kajdanach. Uwięzionym. Kuźnia dusz ponownie. No to właśnie do przewijania mogłoby się przydać w sumie. Okej, okay, drugi raz to zadaje jeden. Widmowa upieszczyni. Kombinacja. Zadaj obrażenia równej liczby pozostałych kart zagranych przez ciebie w tej turze. Intrygujące. Powiem tak. Intrygujące. Grafika dziwna. Ale karta też intrygująca. Nie wiem na ile grywalna, bo to się mało obrażeń wydaje, ale być może można jakieś szalone kombinacje potworzyć z tego. Makabryczny rolnik. Za każdym razem, gdy ten stronnik zaatakuje, zadaje 2 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. Wow, za jeden. Fajne. A to taki pierwszy turowy drop, czemuż by nie? Zadaje 3 punkty obrażeń tak po prostu. Esencja cieni. Przyzwij kopię 5-5 losowego stronnika z twojej talii. To jest fajne, jeśli mamy talię na... Agonii. Okrzyk bojowy się z tego nie aktywuje, agonia się z tego aktywuje. I wszystkie efekty typu boska tarcza, prowokacja też. Jak najbardziej. Jeee, mam drugiego pingwinka!
drugi lodołamacz i tykające prógactwo już chyba czwarte, jeśli nie piąte. No ale okej. Zamroź każdą postać zranioną przez tego stronnika, czyniąca uroki. Ciekawe. I wyjąca to czynnik, którą już widzieliśmy. No dobrze, otwieramy dalej. To mi się podoba. A coś tu się nowego pojawiło? Nie. Kradzież życia, okej. Zobaczmy legendę. Morabi. Za każdym razem, gdy inny stronnik zostanie zamrożony, dodaj jego kopię do twojej ręki. No właśnie, to jest kolejna karta dla szamana, która działa z zamrażaniem stronników. To może być ciekawe. Ma tylko 4 punkty zdrowia, co jest mało, powiedziałbym. Ale może da się go jakoś tam uratować, żeby nie ginął biedak za szybko. Rekinoźwić. Aktywuj agonię przyjaznego stronnika, to jest ciekawe. Udawanie trupa z takim biednym pieskiem. Może pograć. I kriostaza, no czyli mogę szamana na zamrażanie robić na 100%. Mam chyba wszystkie potrzebne karty do tego. Praktycznie. Kościana Mara, daj przyjaznemu stronnikowi +4/+4 oraz prowokacji za 7 many 5/5. Spoko! To mi się podoba. Walkierie takie tam średnie, to już mówiłem. Daj +2/+2 twoim stronnikom z prowokacją. Okej. Okay. Kościana Mara ciekawą kartą jest na pewno. Na arenie może się naprawdę nieźle sprawdzić. Otrzymuję +1/+1 za każdego stronnika, który zginął w tej turze. Za 4 many. Przy takich masówkach czemużby nie. Kobaltowy zgubołusk. Na koniec twojej tury daj innemu losowemu przyjaznemu stronnikowi +5 do ataku. 5-5-5, uczciwe statystyki, jest to smok. Podoba mi się. Podoba mi się. Jadowita pułapka już też się pojawiła trzeci chyba raz. Na 40 pakietów dwie legendy. Póki co. Odrzuć losową kartę za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia. Bieseł. Nie podoba mi się bieseł. Prowokacja poskatacza i gromi rank. Rzuć twoją bronią w stronika. Broń zadaje mu obrażenia, następnie wraca do twojej ręki. To jest dobre, jeśli mamy broń, która ma rynku wytrzymałości i chcemy ją sobie wrócić do ręki. Czemużby nie? Bardzo, bardzo ładna karta. Taki shield bash, tylko że dla Łotra, działający na broni. Wiem, dużo założeń, ale tak praktycznie to do tego się sprowadza. Drugi raz widmowa szabrowniczka. To jest neutralna karta, więc może być również w talii dla Łotra dodana. Okej, okay. Tu się nic ciekawego nie pojawiło. Niechętna ofiara, to już było. Jak się nagrywa taki odcinek, to się dużo gada, już mi gardło powoli boli. Jak ma być szczery, bo się dużo, dużo gada. A to już wszystko widzieliśmy. A, przez sekundę prezydenta do ataku tego chyba nie było. Weteranka Acherusa. Tej chyba pani nie było, ale nie jest jakaś rewelacyjna. Ożywiony berserker. Kiedy zagrasz stronnika, zadaj mu 1 punkt obrażeń. Temu stronnikowi. Mam rozumieć, tak. Okej, okay, to jest ciekawe. Jak mamy dużo ludzi z szałem, to może to podziałać. I zostało nam ostatnich 15 pakietów kart. Przystępujemy zatem do otwierania. Ostatnia prosta. Praktycznie. Makabryczny rolnik w wersji złotej, czemużby nie. Opancerzony szabrownik, to już widzieliśmy. I widmową szabroniczkę również widzieliśmy. Ja bym chciał jeszcze jednego rycerza śmierci dostać. Tak po prostu. Tak po prostu. Posiew zarazy. Przycisk Arbeusza 1-5 z prowokacją. Jeśli twój przeciwnik ma więcej stronników, rzuć to zaklęcie ponownie. To jest ciekawe. Plus ten gościu za 4 many, który daje +2/+2 stronikom z prowokacją. I możemy sobie zrobić całkiem ciekawą planszę na stole. Oczywiście musimy wpierw dać przeciwnikowi się wysypać ze stronników. Także to jest... w dwie strony może zadziałać. Tak to określmy. Okej, to już wszystko widzieliśmy. Druid Karoju. Przemień stronika 1-2 z trucizną lub stronika 1-5 z prowokacją. Czyli albo się zamieni w Skarabeusza, albo się zamieni w tam coś innego. No, zasadniczo się pojawiły dwa typy tokenów dla druida. 1-2 z trucizną i 1-5 z prowokacją. Tak po prawdzie. I drabieżca z kuźń run, to jest fajna karta dla Łotra. Broń nie traci wytrzymałości, czemuż by nie. Ja się nie obrażę do coś takiego.
Desperacka obrona, daj stronnikowi opis. Agonia przywróć życia z jednym punktem zdrowia. Czyli taki sekret, tylko że nie sekret. I można go być może jeszcze aktywować innymi sposobami. Więc czemuż by nie? Ciało strojne, okrzyk bojowy, otrzymuje prowokację, jeśli w talii masz stronnika z prowokacją. To samo z boską tarczą, kradzieżą życia i furią wichru. Więc jeśli mamy talię, w ramach której mamy po troszku wszystkiego, to ta pani nagle ma dużo słów kluczowych. Myślę, że to jest ciekawe. Że to jest bardzo ciekawe, tylko no, trzeba mieć tych stronników. Jeśli mam w talii stronników z prowokacją, ale wszystkich dobrałem do ręki, to ta pani już nie dostaje prowokacji. Tak jakby ktoś się pytał. Bo w mojej talii już nie ma stroników z prowokacją, mam ich w ręce, nie w talii. Ostatnie 10 pakietów kart. Uwaga, uwaga. Zaraz 2 punkty obrażeń stronikowi, jeśli przyżyj, daj mu truciznę. To jest dziwna karta. Mam być szczery. Ale okej, okay, no ale jest. Krwawa brzytwa, to już widzieliśmy. I widmową szabrowniczkę również widzieliśmy. Kolejny. O właśnie, pająk jest z trucizną, a skarabeusz jest z prowokacją. Teraz już wiemy. Tu się nic nowego nie pojawiło. To już było. Gnom Feratu! Usuń górną kartę stali przeciwnika. Ale fajne. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Można popsuć nieźle szyki. Jak coś akurat cennego się uda przeciwnikowi usunąć z talii. To mi się podobało. O, to właśnie. Skarabeusz jest 1-5 z prowokacją, a pająk jest 1-2 z trucizną. Ostatnie 5 pakietów kart, słuchajcie. Na 55 pakietów dwie legendy się póki co pojawiły. Ciężko powiedzieć, czy się pojawi jeszcze jedna, czy nie. Byłoby miło, oczywiście, ja bym się nie obraził. O, mam drugie kupywanie karty dla kapłana. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Biesełła już widzieliśmy. Tego pana teraz dostaję za wiele razy. To jest fajne, to czyniące uroki. To mi się też podoba. Zadaję 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Za 4 many, 2-1, eksplodujący na dymacz. Taka pułapka, tylko że w stronniku. Znowuż to z efektem agonii, a nie jako sekret. Tak bym to określił. No czemuż by nie? Przedostatni pakiet. Przedostatni pakiet, moi drodzy. A w tym pakiecie same bzdury. Nic nowego się nie pojawiło. Nic nowego się nie pojawiło. Dobrze, ostatni pakiet. Otwieramy, przystępujemy do otwarcia ostatniego pakietu kart. A w tymże pakiecie, no tylko epic i rzadka karta, niestety. Więc dwie legendy na 60 paczek, trochę mało. Ale to zawsze jest problem, jeśli chodzi o Hearthstone'a, także no niestety nic nie można z tym zrobić, tak bym powiedział. I mamy podstęp, wybierz przyjaznego stronnika i daj go przeciwnikowi. Intrygujące. Bardzo intrygujące. Bardzo, bardzo intrygujący. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda moja kolekcja. Moja kolekcja wygląda następująco. Mam 1000 pyłu. To są tylko karty z nowego dodatku do odczarowania. Widzicie, jak mi się powtórzyło? 128 zwykłych kart się powtórzyło. No, masakra. Hej, to co mnie interesuje w tej chwili, to tylko karty z Mroźnego Tronu i legendarna. Czy legenda właściwie. Dobrze, dobrze. O to chodziło i jesteśmy w trybie tworzenia kart. Ja chcę zobaczyć po prostu, jakie się nowe karty pojawiły. O, i tu przy okazji jeszcze widzimy tą zdolność, którą nasz bohater przyjmuje. Czyli druid ma na przykład przyzwyczaj 2 pająki z trucizną, 1-2 dla przypomnienia, lub 2 skarbeusze z prowokacją, 1-5, 5 punktów pancerza za 7 man i dodatkowo wybierz jedno, albo plus 3 ataków w tej turze, albo 3 punkty pancerza. Zamiast plus 1, jedno z dwóch. Myślę, że to jest dobre. Przyzwyczaj twoich stronników z prowokacją, którzy zginęli w tej grze. To jest słabsze, bym powiedział. Nie wiem, nie podoba mi się to. Przebrzyd. Profesor Przebrzyd, kiedy zagrasz sekret, umieć na polu bitwy losowy sekret łowcy. Ciekawa karta, nie wiem, czy będzie grywalna.
A łowca ma zadać 2 punkty obrażeń wszystkim wrogim stronnikom i mamy tworzenie zombestii. Tak naprawdę to zombestia jest silniejsza niż ten efekt okrzyku bojowego, takie mam wrażenie. Sindragosa, przyzwij 2 zmrożonych czempionów 01. Za 8 many smok, no tyle. Jaina, pani mrozu, przyzwij żywiołaka wody 3-6. Twoje żywiołaki w tej grze mają kradzież życia. Moc specjalna, zadaj 1 punkt obrażeń, jeśli zabierz tym stronnika, przyzwij żywiołaka wody. Ciekawa karta. Ciekawa karta, na pewno dla maga może pograć. Bolwar ogniokrwisty. Boska tarcza otrzymuje plus 2 do ataku, gdy przyjazny stronnik straci boską tarczę. No, takie średnie. I Uther, chyba nowy miecz, wyposaż bohatera w broń 5-3 z kradzieżą życia. A za 2 many mamy przyzwanie jeźdźca 2-2. Jeśli mamy 4 jeźdźców apokalipsy, no to niszczymy wrogiego bohatera. Także Uther się może bardzo, bardzo zezłościć, bym powiedział. Mamy Anduina, żniwiarza. Za... Po zamianie masz moc specjalną, zadaj 2 punkty obrażeń, odnów tę moc, kiedy zagrasz kartę. Czyli takie pociski można po prostu wysyłać. A jest jeszcze arcybiskup Benedykt. W czasie kopię talii przeciwnika do twojej talii. O ja, muszę go mieć! Muszę go mieć, no po prostu. Cudowne, bardzo mi się podoba. Lirian Vos, zastąp zaklęcia w twoje ręce losowymi zaklęciami z klasy przeciwnika. Też go muszę mieć, jakie fajne. Okrzyk bojowy, otrzymuję ukrycie do twojej następnej tury. Okej, okay, mogę się ukryć. I pasywna moc specjalna podczas twojej tury dodaje odbicie cienia do twojej ręki. Nie wiem, co robi odbicie cienia. Być może za chwilę możemy to poszukać. Zróbmy odbicie. Nie ma odbicia cienia. Więc nie wiem, co robi odbicie cienia, niestety. Może się kiedyś dowiem, jak ktoś zagra tą kartę przeciwko mnie. Tyle mogę powiedzieć. A Morabi, to już tego pana widzieliśmy. I mamy jeszcze Trala Proroka Śmierci. Przemień twoich stronników w losowie stronników kosztujących 2 więcej. A moc specjalna to przyjaznego stronika zamieniamy w stronika kosztującego 1 więcej. Czyli Tral jest na ewolucji. A mamy tak. Krwawą królową Lanatel. Kradzież życia ma plus 1 dlatego za każdą kartę odrzuconą przez ciebie w tej grze. I dlatego chcemy odrzucać kartę, ale ja nie lubię koncepcji odrzucania kart. Ale spoko. I Guldan Grabieżca Krwi przyzwie wszystkie przyjazne demony, które zginęły w tej grze. Masakra. Kradzież życia, zadaje 3 punkty obrażeń. Mocna moc specjalna, trzeba przyznać. Mocna moc specjalna. Garrosh, pan Plag. Wyposaż bohatera w ostrze cienia 4-3, które zadaje także obrażenia sąsiednim stronnikom. A moc specjalna to zadaje 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Burza ostrzy. To jest... nie do końca dobre, bym powiedział. Za każdym razem, gdy ten stronnik przeżyje, otrzyma obrażenia przyzwyczaj losowego, legendarnego stronnika. Drogie. Jak na swój efekt, to drogie. I mamy jeszcze... 5 kart legendarnych, neutralnych. Książę Kelesef. Jeśli w twojej talii nie ma kart o koszcie 2, daj +1/+1 wszystkim stronnikom w twojej talii. Dziwne. Książę Tal'Daran. Analogicznie, nie, przepraszam, nie analogicznie. Jeśli w twojej talii nie ma kart o koszcie 3, przemienia się w kopię 3-3 wybranego stronnika. Głupie, moim zdaniem. Król Liż. Dodaj losową kartę rycerza śmierci do twojej ręki. Ło, to jest dobre! To muszę wykraftować. To jest mega, mega dobre. I książę Valanar, okrzyk bojowy, jeśli w twojej talii nie ma kart o koszcie 4, otrzymuje kradzież życia oraz prowokację. I ostatni gościu, na koniec swojej tury dodaj losową kartę rycerza śmierci do twojej ręki. Król Lisz i Król Lisz. To są dwie bardzo ciekawe karty moim zdaniem. Tu w wyniku agoń, więc o tyle ryzykowne, że przeciwnik może go nam ukraść. Tego króla Liża, może na przykład kapłanem go nam ukraść i wtedy on dostanie rycerza śmierci, no ale już trudno. Trudno, uhaha. Dobrze moi drodzy, bardzo długi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał opening, że trzymaliście mocno kciuki, żebym jak najwięcej legend trafił. Jeśli trzymaliście te kciuki, to dajcie łapkę w górę, bo za mało mi się legend trafiło. Bo mi się trafiły tylko 2. Ja będę kombinował teraz z taliami, to na pewno. Ale na pewno jeszcze zajrzę w tryb przygody i przejdę 4 misje, które tam są dostępne w trybie przygodowym. I nagram to oczywiście, więc będzie kolejny film na moim kanale z trybem przygodowym. A potem będzie kolejny film, gdzie będę grał jakąś talią z najnowszego dodatku. A może będę grał na arenie, kto wie, kto wie. Zobaczymy, słuchajcie. W tym odcinku to tyle. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!